Miłość miłością, ale jak przez 15 minut muszę czyścić się z sierści Kiri. Cześć! Dzisiaj powiem Wam o 6 książkach z kategorii non-fiction, które opowiadają o miłości. Zbliżają się walentynki, więc to jest całkiem dobry czas, żeby porozmawiać o takich książkach, a poza tym do takiego książkowego tagu z miłością w tle nominowały mnie dziewczyny z krótkiej przerwy. Zrobię sobie ten tag trochę po swojemu, czyli po prostu opowiem o książkach z kategorii non-fiction, które są o miłości. Z miłością w tle albo z miłością w roli głównej. A nie ma takich książek wiele. Nie potrafię się zdecydować, które ujęcie jest lepsze. Czy to z tą szarą ścianą? Czy może to ujęcie, na którym mam więcej książek? Napiszcie w komentarzach, które wolicie, bo sam nie potrafię zdecydować. No dobra, niech będzie to ujęcie. A więc 6 książek non-fiction o miłości, czyli o miłości prawdziwej, a nie zmyślonej. Na początek chciałbym Wam pokazać nie czysty reportaż, ale książkę na faktach, fabularyzowaną. I odpuść nam nasze. Janusz Leon Wiśniewski. To jest książka z serii Na Faktach wydawnictwa Od Deski do Deski i opowiada o... Nie chcę Wam za dużo zdradzić, bo nie wiem, czy tutaj jak powiem, że... Chociaż nawet na tylnej okładce jest informacja, więc chyba mogę Wam zdradzić. To jest książka opowiadająca o śmierci Andrzeja Zauchy. Andrzej Zaucha to był taki piosenkarz. Piosenkarz, który zginął w 91 roku. I ta książka opowiada właśnie o jego śmierci, o tym, co doprowadziło do śmierci, a w tle tej tragicznej historii jest miłość. Ej, dobra, nie podoba mi się to ujęcie, bo mam za ciemną twarz w stosunku do tła. Dobra, tutaj będzie lepiej. Książka numer 2, czyli już prawdziwy reportaż, a dokładnie zbiór reportaży. Love. Inne historie miłosne Elżbiety Turlej. I to jest książka opowiadająca o miłości, ale o jej bardzo różnych wcieleniach. W tej książce znajdziecie bardzo, bardzo różne historie miłosne, które nie są smętne. I to jest chyba najważniejsze, że to nie jest ckliwa książka. Generalnie reportaże o miłości nie są ckliwe. Zawsze w jakiś sposób wwiercają się albo w mózg, albo w serce i właściwie nigdy nie kończą się finałem w stylu żyli długo i szczęśliwie. To jest też książka o takiej miłości niespokojnej, tak bym to określił, o tym omyleniu miłości z pożądaniem na przykład też. I nie tylko o miłości facet-kobieta, ale też innej, o miłości w rodzinie też na przykład. Także takie rzeczy znajdziecie w tej książce. A teraz książka o przyjaźni i miłości na tle rodzącego się punk rocka w Stanach Zjednoczonych, czyli Poniedziałkowe dzieci Patti Smith. To jest książka, która bardzo, bardzo mi się podobała, chociaż nie jest jakoś specjalnie wirtuozersko napisana. To jest książka o miłości i o przyjaźni tych dwojga tutaj Państwa na zdjęciu, czyli Patti Smith i Roberta Malpendolfa, czy jakoś tak. Trudne nazwisko i po prostu autorka, która jest znaną piosenkarką, matką chrzestną punk rocka, jak się mówi, opisuje tutaj przede wszystkim rodzące się uczucie między nimi dwojga i całą taką historię miłości, która przeradza się w przyjaźń. W tę stronę to u nich działało. Mówię, ta książka bardzo mi się podobała. Właściwie nie do końca wiem dlaczego. Po prostu. Serdecznie polecam. Zwłaszcza jeżeli interesujecie się Ameryką i historią muzyki. To jest w ogóle książka, dzięki której ja dostałem takiego kopa do tworzenia, do realizowania swoich jakichś tam planów, marzeń. Więc może ona też tak na Was zadziała. Książka numer 4, czyli Miłość z kamienia. To jest książka Grażyny Jagielskiej, czyli żony Wojciecha Jagielskiego, reportera i korespondenta wojennego. To jest książka o tym, jak trudno żyć z korespondentem wojennym, jak trudno było pani Grażynie żyć z Wojciechem Jagielskim, kiedy on wyjeżdżał na wojny. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze napisana książka. Na tylnej okładce książki znajdziecie notkę Alicji Kapuścińskiej, czyli żony Ryszarda Kapuścińskiego, która pisze: czytałam z wypiekami na twarzy, czy po kilkudziesięciu latach przeżytych z Ryszardem Kapuścińskim może istnieć temat bliższy mojemu sercu? Wojciech Tochman napisał tak. Grażyna Jagielska napisała książkę intymną, ale ciepłą. Czytam ją z fascynacją. To śmiała, brutalna opowieść o sile rażenia wojny, o cenie, jaką płaci kobieta za małżeństwo z korespondentem wojennym. Bardzo polecam. Jako przedostatnia,
Nowość, czyli krótka historia o długiej miłości. Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze. Już chyba na kanale wspominałem o tej książce. To jest historia małżeństwa, które poznało się w stalinowskim więzieniu. Pukali do siebie przez ścianę alfabetem Morsa. Tak się poznali, tak nawiązali znajomość, a potem się w sobie zakochali. Niesamowita historia. Jeżeli chcielibyście coś więcej przeczytać o tej książce, to polecam recenzję u mnie na blogu. Link już jest na dole pod filmikiem, więc kliknijcie sobie. A tak w ogóle to naprawdę bardzo fajna książka, szybko się czyta, bo jest cieniutka, a reklamowana jest przez wydawcę jako dobry prezent na walentynki. Także jeśli ktoś chciałby. I na koniec książka, której nie mam, bo już dosyć trudno ją dostać. Ja kiedy ją czytałem, to wypożyczyłem ją z biblioteki. To są Polskie miłości Andrzeja Mularczyka. To jest książka, która wyszła bardzo, bardzo dawno temu. Ale od wielu, wielu lat żadna książka non-fiction o miłości nie była nawet w połowie tak dobra jak właśnie ta. Polskie miłości Andrzej Mularczyk, jeszcze raz powtarzam i bardzo Wam polecam. To są historie miłosne, które nie mieszczą się w głowie. Jeżeli ta historia z pukaniem alfabetem Morsa w stalinowskim więzieniu wydaje się bardzo mało prawdopodobna, to w książce Mularczyka znajdziecie o wiele więcej, o wiele bardziej nie mieszczących się w głowie historii. Na przykład o facecie, który z miłości 2 albo 3 razy uciekał z niemieckiego obozu w czasie wojny, II wojny światowej. Uciekał do swojej kobiety. Albo o kobiecie, która z miłości kazała upozorować zabójstwo swojego męża. To znaczy tak, jej wybranek serca miał zostać zabity z jakichś tam powodów, których już teraz nie pamiętam. I ona przekupiła tego, który miał go zastrzelić, żeby tak strzelał, żeby go nie zabił, ale żeby to wyglądało tak, jakby go zabił. To jest książka dosyć stara, więc i język jest mało współczesny. Już teraz tak się nie pisze reportaży, ale co z tego? To są świetne historie, które naprawdę, naprawdę warto przeczytać. Jeżeli nie będziecie potrafili tej książki znaleźć w księgarniach, to na pewno będzie w bibliotekach. Polecam Wam bardzo serdecznie jeszcze raz. No, więc to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie lajka. Jeżeli słyszeliście o jakichś książkach reporterskich o miłości, to napiszcie o nich w komentarzach. Szerujcie filmik innym znajomym, którzy też mogliby być zainteresowani książkami non-fiction o miłości. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Kochajcie się, dajcie kochać innym i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!